O, to mi się podoba. Co mówił Konopski w materiale Boxdela, że kompletnie nie będzie tych NFT używał jako argument? Ja to może wyłączę. Boxdel. Aferki Konopski Wardega. O tym, co kombinuje Konopski, jeszcze dużo osób. Twoje dziewczyny, joga, prawda? Tak. Więc to było trochę dziwne. Za to, żeby mnie obciążyli, żeby mógł sobie móc i po prostu mi to. Takie małe prosta kładka. Dobry ludzko, skonfederować. Czas pokaże, tak? To się mówi. Jeżeli chodzi o uwagę, chodziłoby dla ciebie mnie. A nie, to już się kończy. Ale czyli istnieje, więc no, takie małe sprostowanko co do cage'a pana Ciumi, a jakiś. Dobra, ja to po prostu przyspieszę, bo ja tego nie wychwycę. Dziwne rzeczy, że zbieram coś na jego bliskich, bo na niego nic nie ma, a to jest totalną bzdurą. Chodziło o to, że wielokrotnie mówił, że jest menadżerem swojej dziewczyny i ogarnia jej współpracę. I właśnie o tą współpracę mi chodziło z Carpathy. Natomiast nie chodzi o żadne NFT czy niszczenie środowiska, bo to jest w ogóle z dupy punkt. Nie chodzi o żadne NFT i niszczenie środowiska. Bzdura, co prawda taki punkt był wypisany na tym Discordzie, ale to nie było przeze mnie, tylko przez jednego z moich researcherów. I to w ogóle no, czegoś takiego bym nie użył, nie? Czegoś takiego bym nie użył. Właśnie to kurwa używasz, człowieku. Właśnie o tym gadasz. O których było niedawno tak całkiem głośno, nie wzbudza twojej czujności? Przecież o jego miszkach NFT promowanych m.in. przez Magdę Gessler czy Gonciarza było tak głośno, że pojawi... Tak, o NFT było głośno, ale czy Monika reklamuje NFT? Nie.